15 lipca w południe oddano do użytku wyremontowaną ulicę Polną w Trzebieży. Dojazd do plaży i po sesji będzie teraz bezpieczniejszy i komfortowy. Na starą trasę powróci także linia samorządowa. Oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz Polic Władysław Diakun, sołtys Trzebieży Małgorzata Siemianowska, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, radni, urzędnicy oraz zaproszeni goście i mieszkańcy. Otwieramy ulicę Polną, a to jest dzień szczególny dlatego, że dzisiaj jest 15 lipca, jest rocznica bitwy pod Grunwaldem. I my wspólnie z panem wojewodą dzisiaj nie walczymy, ale życzliwie otwieramy ulicę. Wojewoda wraz z burmistrzem podkreślali, że inwestycja została zrealizowana w ramach dobrej współpracy Urzędu Miejskiego w Policach z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Faktycznie wygrywamy powoli te wszystkie bitwy drogowe, o których mówił pan burmistrz. To jest szalenie ważne, bo mówimy o tym, to nie robimy tylko dlatego, żeby mieć lepszą satysfakcję. Znaczy, drogi nam są potrzebne po to, żeby dojechać do urzędu, do szkoły, do pracy, czasami do lekarza. I te nowe drogi to są drogi bezpieczne. Tutaj widzimy również ścieżkę rowerową. To jest także bezpieczeństwo. W ramach przebudowy dotychczasowa droga, która była wykonana z trylinki, została zastąpiona drogą asfaltową. Powstała bitumiczna ścieżka dla rowerów, chodniki, przystanki, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa wykonana od podstaw. Kompleksowa przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży. Droga lokalna, 780 metrów, wsparcie finansowe środkami Państwowego Funduszu Celowego, przebudowy dróg lokalnych, ponad 1 660 000 gmina uzyskała. Całkowity koszt przedsięwzięcia 3 900 000. Nowa droga to nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort dla mieszkańców i turystów. Tutaj w obliczu otwarcia tej wspaniałej drogi jest to przykład doskonałej współpracy samorządów, obecność pana wojewody, pana burmistrza, wielu osób przychylnych rozwiązaniu tego wieloletniego problemu, który niestety dał się bardzo mocno we znaki mieszkańcom Trzebieży i ich pojazdom. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że wizytówka Trzebieży, czyli ta wspaniała plaża, która rokrocznie przyciąga rzesze turystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Dzisiaj dojazd do tego miejsca będzie go Remont rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku. W wyniku zamknięcia ulicy nastąpiły zmiany w kursowaniu linii samorządowej, która od piątku, 16 lipca, wróciła na dawną trasę prowadzącą przez ulicę Polną.